Halo, halo, dobry wieczór, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na fanpage'u network magazynu Wiedzę Paweł z tej strony. Dzisiaj tygodnik bez ściemy w wydaniu z gościem, z gościem specjalnym oczywiście, z gościem, którego znacie, z gościem, którego lubicie, z gościem, którego szanujecie, z gościem, którego poznacie dzisiaj trochę od innej strony, dlatego że będzie moim gościem Darek Hampel. Darek, którego znacie na pewno z tego, że prowadzi wywiady ze znakomitymi networkerami, rozmawia z nimi na temat biznesu. I wyciąga z nich najlepsze rzeczy, które pomagają Wam działać w Waszych zespołach. Witam serdecznie, Adamie, cześć, cześć. I dzisiaj sobie porozmawiamy trochę na ten temat, jak właśnie Network wygląda z jego strony, bo być może nie wiecie tego, ale Darek również buduje swoje zespoły w jednej z polskich firm network marketingowych. Natomiast pozwolę sobie tutaj tak przeczytać to, co, to, co mam przekazane od niego, żeby trochę przybliżyć tą postać. Mianowicie, Darek od 33 lat mieszka w Niemczech. 25-letni staż pracy na własny rachunek nauczył go przedsiębiorczości, czyli mamy do czynienia z przedsiębiorcą z krwi i kości, i tutaj też na ten temat będziemy rozmawiać. Na co dzień prowadzi dwa kanały na Facebooku: przedsiębiorczy Polacy w Niemczech oraz zdrowe pasje ku harmonii ciała i ducha. Na tych kanałach pragnie podzielić się z wami swoim wieloletnim doświadczeniem jako człowiek i przedsiębiorca. Opowiem m.in. o tym, dlaczego rok 2015, 2015 był rokiem największych wyzwań i zmian. Dlaczego słucha taśmowa audiobooków i dlaczego jego Miracle Morning niekoniecznie zaczyna się wcześniej i jakie projekty są bliskie jego sercu? Także taką mam tutaj informację od niego. Na pewno rozmowa będzie bardzo, bardzo ciekawa. Z mojej strony jest istotne to, żebyście Darka poznali właśnie z perspektywy networkera, z perspektywy osoby, która buduje zespoły. Darku, zapraszam serdecznie, już możesz się tutaj łączyć. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Cześć Paweł i cześć Paweł. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Ja również dziękuję, że udostępniłeś nam pokój na StreamYardzie, bo mieliśmy problemy techniczne, ale daliśmy radę. Więc jest zawsze jakieś wyjście. No mam nadzieję, Dobry, że nas cześć, słychać. Wszystko jest OK? Ja widzę wszystko OK, ale widzę, że chyba ja mam opóźnienie. Ponieważ jesteśmy hmm. na przedłużonym, przedłużonym weekendzie. W Kiloni e, nad morzem jest, zaczyna się impreza największa na świecie chyba, na, czy w Europie. I po prostu przyjechaliśmy na taki przedłużony weekend i nadajemy skampera. No i właśnie o to w tym wszystkim chodzi, nie? O to chodzi w tym biznesie chyba, tak? Czy jeszcze nie o to? Chyba tak. Założyliśmy nowy kanał e, e, MLM w kamperze, który planujemy e, promować. Było to naszym marzeniem przez całe, ży całe życie. E, około 15 lat temu mieliśmy pierwszy raz kamper, bardzo nam się to spodobało i cały czas marzyliśmy o czymś takim, żeby coś takiego robić. A teraz e, odważyliśmy się pójść w tym kierunku i będziemy łączyć zdrowe pasje zdrowe pasje kamperę. w podróży kampe, razem z Network Marketing w Camperze. Super, super. No Darku, ja muszę Ci tak powiedzieć taką rzecz. U Ciebie na wywiadzie było bardzo miło, fajnie nam się rozmawiało. Życzyłbym sobie, żebyś ten wywiad również tak wspominał tutaj w drugą stronę. Aczkolwiek zagwarantować tego nie mogę w 100%, bo wiesz, że to jest format bez ściemy i będę wyciągał wszystko. Wszystkie brudy dzisiaj można prać. Także mam nadzieję, że masz pod ręką jakieś niemieckie detergenty porządnej jakości. pogadamy sobie tak konkretnie bardzo. Jesteś gotowy? Pa, pa, Paweł, e, Pawle, dobrze wiesz, że przyjąłem te zaproszenie e, z Twoją obietnicą, że będziesz mi pomagał. Jak zabraknie mi tego języka polskiego, e, Nie, i będziesz, ja nawet... te video, będziesz wchodził mi. E, z pomocą. Ja nawet do Maćka, jak wysyłałem grafikę, to wysłałem ją z tytułem Grafika na grillowanie Darka, więc tak to właśnie będzie, nie? No, ale spoko. No ja, Dobra. No to ja dzisiaj sprawdzę, czy, czy to ci się uda. Dobra. Darek, słuchaj, pierwsza sprawa, chciałbym tak powiedzieć. Ja tak obserwuję też Twój rozwój, obserwuję to, co robisz. Masz wielką pokorę w tym wszystkim. Masz naprawdę bardzo fajne podejście. Lubisz, lubisz ludzi, to widać po tobie. I zastanawia mnie taka rzecz, bo ty jesteś przedsiębiorcą od ponad 25 lat i z tego co, tak? Dobrze mówię, 25 lat? Zgadza się. Z tego co mi podałeś, nie? I teraz chodzi mi o to, jak ty dzisiaj podchodzisz do tego, co się dzieje na świecie z perspektywy właśnie przedsiębiorcy? Jak, jaką byś dał tutaj może taką poradę, jak przedsiębiorcy powinni podchodzić do budowania właśnie czy swoich finansów, czy swojego majątku? W takich czasach jak są teraz, bo jednak nie ma co mówić, wchodzimy w czasy mocno kryzysowe. Czyli te umiejętności przedsiębiorcy, myślę, że dzisiaj warto mieć. To znaczy, Pawle, zależy w jakim kierunku chcielibyśmy pójść. Jak chcielibyśmy pójść mhm. w kierunku networku, wydaje mi się, jest to troszkę inaczej. Przedsiębiorca to też takie duże słowo. Bo w moich, w moim, w moich oczach e, też osoba, która prowadzi jednoosobową jakąś e, firmę, jest, jest też dla mnie osobą przedsiębiorcą. Dla innych przedsiębiorca może być, który ma tam 10 czy 100 pracowników. E, z mojej perspektywy to, co mogę powiedzieć, przez ostatnie lata co się dzieje, wiemy, co się działo przez dwa i pół roku, że tak mogę powiedzieć. Mhm. Teraz od chyba trzech miesięcy znowu coś się niedobrego dzieje. Teraz mamy czasy, że i w Polsce, i w Niemczech ta inflacja no dobija trochę ludzi, że tak powiem. I z mojej perspektywy jest tak, że i tak było, powiem szczerze, zawsze, jak przychodziłem do kogoś z networkiem, jak przychodzisz do inteligentnego przedsiębiorcy, obojętnie, z czym do niego przy, przyjdziesz, inteligentny przedsiębiorca zawsze Cię wysłucha, bo przedsiębiorca, prawdziwy przedsiębiorca chce zarabiać pieniądze i interesuje się wszędzie, gdzie mógłbym coś po prostu zarobić. Witamy wszystkich okay. serdecznie. Cześć, ja cześć witamy Was. W... Dobra, klikaj. Wprost, słuchaj, pójdźmy kawałek, pójdźmy kawałek dalej w tym pytaniu, żebyśmy też dobrze zrozumiał. Chodzi mi o to, że do 2019, 2020 roku, umówmy się, większość świata miała założone ciepłe kapcie. Wiesz, ludzie nie musieli, ludzie nie musieli się tak bardzo starać, zarabianie pieniędzy było dosyć łatwe i, i był względny dobrobyt do tak naprawdę. My żyliśmy w bardzo fajnych takich czasach, gdzie było OK i Mam, mam takie wrażenie, że network jest bardzo dobrym miejscem do tego, żeby się nauczyć wielu praktycznych umiejętności, takich przedsiębiorczych umiejętności. Jestem ciekaw, właśnie z Twojej perspektywy, jako przedsiębiorcy z takim stażem, z takim doświadczeniem, co można zrobić dzisiaj, nie mając żadnego doświadczenia, żeby lepiej przetrwać ten czas. Hmm, Zaraz wejdziemy na network. Ja ci chcę jedną historię tylko opowiedzieć. Mam dobrego no znajomego. E, który ma dość dużą, jest w taksi branże i ma ponad 20 aut i przyszła ta przed dwóch laty nie będziemy mówić, bo jeszcze nam zabloku zablokują live'a e, e, i nagle z tych 20 aut zrobiło się 5 aut czyli, mhm. czyli firma, która była prężna i robiła ogromne obroty, przestała funkcjonować tak jak powinna Funkcjonować. I to szczerze mówiąc z dnia na dzień. I powiem Ci tak. Ja wtedy działałem fakt, że w innej firmie i ja, nonstop, postuję, postuję coś na Whatsappie na moim statusie. Pokazuje po prostu, co robię, co działam, i to, to był ten okres, gdzie mieliśmy spotkania na SUMie i tam było 100, 150 osób. I teraz takie osoby, które, które niby byli nie niby, bo byli ogromnymi przedsiębiorcami, ich branża siada, a ja teraz piszę spotkanie 100 przedsiębiorców online. Bo taka osoba nie wie, co my robimy. Bo z nią z nigdy nie rozmawiałem e, i, i teraz widzisz jak On oni nagle czas, ma własną firmę, nie? Jak, y, czy nawet osoby, które kiedyś cię może brały za niepoważnie i tak dalej, jak na, nagle zaczynają na ciebie spoglądać i na twój biznes? Co ty tam robisz online? Co tam się dzieje? Dlaczego tylu przedsiębiorców? Dlaczego nagle tyle ludzi się tam interesuje? No bo ten świat się zmienia. No pewnie, że tak. Jak najbardziej Przecież się mam. zmienia. I, I powiem Wszyscy Ci, że. Witamy wszystkich. Cześć Margareto. E... Dzisiaj jest troszkę tak na luzie, nie tak jak w poniedziałki u mnie. E... <laughs> Paweł mi obiecał, jest że. Oj, nie, Tu kolejne dobrze. <laughs> e... Dlatego e... dzisiaj mi się lepiej rozmawia, że tak powiem, z przedsiębiorcami e... o networku niż kiedyś. No dobra, bo ty prowadzisz dalej swój biznes, tak? Nie. To jest, ty jestem w okresie, w, w, e, jestem w takim okresie, znaczy moi widzowie akurat e, z naszego kanału Zdrowe Pasje, czy przedsiębiorczy wiedzą, że ja e, pięć lat temu miałem zawał, e, w tamtym czasie prowadziłem trzy firmy, trzy małe firmy e, i no... Ścięło mnie coś z nóg, gdzie musiałem przemyśleć swoje całe życie, i dzisiaj jestem na takim etapie, że pracuję dwa dni w tygodniu i resztę poświęcam się zdrowym pasjom, networkowi, i tutaj buduję sobie. To powiedz mi coś. tak coś takiego, takiego wydarzenia, bo to na pewno jest też zawał, problem zdrowotny, coś, co cię tak wyhamuje, często pobudza do takiej refleksji. Bardzo mocnej refleksji, a jednak nie brakuje osób, które gonią typowo właśnie za pieniądzem, za tym, żeby rozwijać firmę, za tym, żeby robić dwa, trzy etaty czasami. Co ty byś takim osobom poradził tutaj? Wiesz, u mnie było, u nas, bo to z żoną prowadziliśmy, u nas było akurat co innego, mm -hmm. to jest, bo to zawsze tak brzmi, trzy biznesy, czy jak ja opowiadam, że my w ciągu 25 lat. Yy, Mieliśmy 14 różnych firm, dwa razy zaliczyliśmy bankruta, to jest taka no, naprawdę historia, ale te trzy biznesy były z tego powodu, bo to nie były żadne duże biznesy i człowiek musiał walczyć, że tak powiem. I z jednego biznesu nie szło wyżyć. I dlatego były drugi biznes, był trzeci biznes, który prowadziliśmy. I to jest takie. Mm, Wiesz, całe życie sobie tłumaczyłem. Przez 25 lat my nie byliśmy nigdy na żadnym urlopie. To jest nierealne do uwierzenia, bo zawsze mówiłem, to co robię, to mi sprawia tyle przyjemności, że nie potrzebuję urlopu. Ja się cieszyłem, jak w internecie mogłem non stop coś robić, nie ruszałem się z fotelu. I jak masz trochę, trochę wydaje ci się jakiegoś sukcesu, to człowiek myśli, że jest niezniszczalny do momentu. Organizm całe życie nawet się da, wydaje znaki sygnały i przyszedł moment, że szczeliło tak, że się obudziłem w szpitalu. Rozumiem. Rozumiem, do tego jeszcze przejdziemy, dobra? Jeszcze jakby nie o tym powiedzieć tak szerzej. Um, chciałbym tutaj przejść trochę do networku. Tak żebyś powiedział, bo my trochę rozmawialiśmy prywatnie jak u ciebie z tym networkiem było, jak to się zaczęło wszystko. Um, czy mógłbyś tutaj nawet widzom przybliżyć? On no, ty masz właśnie historię w network marketingu. Bo tutaj mamy przedsiębiorcę, który prowadził swoje firmy, przedsiębiorcę, kto się rozwijał tutaj w różnych dziedzinach, który był dość, powiedziałbym mocno zaangażowany z tego, co mówisz, o co robił no i gdzieś tam po drodze się pojawił u Ciebie ten network. Jak to było? Um, to był szczerze mówiąc 94. rok i u mnie historia wyglądała bardzo prosto. Przyjecha przyjechali do mnie wtedy moi ee, dobrzy przyjaciele Pamiętam, jak gdzieś no. siedziałem z przodu auta. On siedział z tyłu za mną, nic nie rozumiałem. Opowiadał mi o troszkę o kółeczkach, że możemy zarobić, i, i ja po prostu zaufałem im, bo to byli moi przyjaciele. Robimy. Eee, I pan i... się do ludzi, tak. Miałem zaufanie po prostu do, do, do człowieka, do, do ludzi. Mm -hmm. Wiedziałem, że nic mi, nic mi złego nie chcą zrobić, a to, co mówili, w moich, w moich uszach miało jakiś sens. I to była, że tak powiem, najlepsza decyzja w moim życiu wtedy. Z tego powodu, bo tu, gdzie dzisiaj jesteśmy, e, to jest dzięki networkowi. Ja często powtarzam, że. E, jak chcesz się zainteresować rozwojem osobistym, jak chcesz zainwestować w siebie, e, w zdrowie, w swój rozwój, to network jest najlepszym, najlepszym taką, moim zdaniem, taką drogą. I, i tak było w moim przypadku. I powiem szczerze, w tej. <laughs> to jest moje ulubione słowo, powiem szczerze. Powiem <laughs> e, szczerze, co nie ma sprawy. <laughs> e, często po. Um, nawet jak mieliśmy jakieś, um, odnieśliśmy wtedy jakiś sukces. Ja pamiętam um, taką sytuację wczoraj, nie wiem, czy to tobie opowiadałem, czy komuś się wczoraj opowiadałem, w naszym malutkim mieszkanku razem z żoną stałem w przedpokoju, szłem na jakieś spotkanie i byłem ubrany w krawat, jako młody, młody człowiek, podobało mi się to, te spotkania, było no. fajnie, miło, wszyscy do, ta motywacja, i pamiętam, jak mówiłem wtedy do żony: Wow, to, to, to jest ten biznes, całe życie chciałbym to robić. I potem, jak otworzyliśmy pierwszy biznes, a było to e, polskie bistro, i pamiętam, te bistro na początku bardzo dobrze leciało, i w tym samym przedpokoju e, mówiłem do żony, że te bistro jest super, jest super pieniądz. Dla młodego człowieka to była, była ekscytacja ta, takie coś prowadzić. To do niej wtedy powiedziałem: e, Ja jeszcze do tego networku wrócę. Bo to jest co innego, to jest inne życie, inni ludzie i to y jakoś moje serce się w tym zakochało. Ma network tak y magię trochę, nie? Ma magię. I tak, y chociaż prowadziliśmy, my zaczynaliśmy trzy razy do tego, do 2012 roku, wtedy mieliśmy stację benzynową. Y i też tak po około roku czasu zadałem żonie pytanie: e, czy wyobrażasz sobie, że przez następne 10 lat będziemy tutaj stali na tej stacji benzynowej? To była stacja benzynowa, która była 24 na dobę otwarta. E, po, prowadziliśmy ją w trójkę razem z naszym synem, to, czyli byłeś poświęcony cały czas życiu biznesu. na tej stacji. No i no ona powiedziała, że nie. I to przyszedł ten moment, że powiedziałem: Teraz chyba jest. Tak daleko i za, zaczynamy znowu, powracamy do networku. To było cały czas przez całe życie w, w nas i wiedziałem, że kiedyś do niego powrócimy. Czyli ziarno zostało zasiane i po prostu kiełkowało, powolutku. Wiesz, czasami człowiek potrzebuje. Mamy, jak patrzymy na rynek, mamy dwudziestolatków, którzy odnoszą niesamowite sukcesy. Jak ja pamiętam w tym 94 roku, tam też byli dwudziestolatkowie, co osiągnęli niesamowite sukcesy. Ale są ludzie, którzy potrzeb potrzebują swojego czasu. I widocznie ja musiałem doświadczyć tego czy tamtego, um... żeby zrozumieć, żeby zrozumieć. Okej, okay. A powiedz mi taką rzecz, bo z tego, co tutaj teraz wspomniałeś, um, trzy razy podchodziłeś do networku, tak? rozumiem? Tak. Dobra. I jakbyś mógł mi powiedzieć, co stało na przeszkodzie, żeby jednak coś z tym zrobić, żeby to jednak odpalić, jakby czego ci brakowało, żeby to ruszyło. Mi nie brakowało niczego, bo, bo szczerze mówiąc, to nie były jakieś żadne spektakularne sukcesy. Ja jestem po prostu, e, jak ktoś się interesuje w, kolorami, e, nie wiem jak to się po polsku mówi, e, e, ten czerwony, żółty, niebieski, zielony. Charakteru, te cechy charakteru. Ja jestem żółty, a żółty to jest taki człowiek, że nie boi się niczego, szuka non-stop wyzwań i bez powodu tych 14 firm w naszym, w naszym życiu nie było. To był ogromny błąd, bo jak zaczynasz w jednej branży, budujesz sobie, zbudowałeś sobie, mieliśmy polski sklep, to były małe rzeczy, że tak powiem, mhm. budowałeś sobie klientów i nagle, nagle zaczynasz od czegoś innego i budujesz znowu od nowa, bo w całkiem innej branży. Coś zaczynasz. A tak, to było z tego powodu, bo a, rzuty, Całe życie sz, szukałem wyzwań i chciałem coś nowego, i jak już coś osiągnąłem, to już przestało mnie to rajcować i człowiek y, cały czas się łapał czegoś nowego. Ale widzisz, ten network cały czas był przy nas. Cały czas. Super. super. Ale już nie wiem, jakie było pytanie w ogóle. To ja też. No ale powiem dalej, także spoko. Ej, czytam tą książkę tak swoją drogą. Książka Otoczeni przez idiotów. No, robi wrażenie, bardzo robi wrażenie, naprawdę <laughs> zacząłem czytać i mówię do mojej żony ty to jesteś żółta w ogóle na maksa nie? już dostała <laughs> kolor uflatkowana. <już jest> <laughs> także. No. siebie tam jeszcze nie znalazłem tak do końca mm, ale książka mega ciekawa nie? więc każdemu polecam gorąco chociaż Darek pewnie też będzie polecał a nie wiem czy będziemy o książkach rozmawiać widzisz to jest książka jak mogę tak. krótko w Niemczech jest taka książka Einfach Typisz. Nie wiem kto ją napisał, i w 1994 roku, pamiętam, już mówili wtedy do nas na, na, na szkoleniach, że to jest najważniejsza książka, jak chcesz osiągnąć sukces w networku. I wtedy, wczoraj akurat, nie wiem, na live z kimś miałem temat chyba książek. Do niektórych książek trzeba dorosnąć i wtedy ja tej książki nie rozumiałem. Była dla mnie po prostu za ciężka i potrzebowałem tych 20-25 lat, żeby dorosnąć i do tej książki. Chociaż do niej powracałem. Mam ją w dwóch wydaniach, ale nigdy nie przeczytałem. A ta, Otoczenie przez Zidotów jest szczerze mówiąc prostym językiem napisana, że każdy, każdy ją od razu zrozumie i Polecam wszystkim, to nie tak. tylko dla biznesu, ale do poznania samego siebie, do poznania dlaczego moje dziecko, moja mama, mój partner tikuje tak jak tikuje, czy pani sprzedawczyni w sklepie. Ale przykłady. Tak Bardziej zgadzam się, to naprawdę jest super. Dobra, a jakbyś mi mógł powiedzieć, tak w twoich oczach, czym się tak naprawdę różni network od takiego biznesu klasycznego? Z twojej perspektywy, tak jak ty działałeś właśnie biznesowo, prowadziłeś firmy. A dzisiaj działasz w networku. Czego, co zyskałeś dzięki takiej decyzji? Dlatego powiem Ci, dlaczego zadaję to pytanie, bo odnoszę takie wrażenie, że network zaraz stanie się ostatnim bastionem przedsiębiorczości. Przez to, jakie są zmiany robione na świecie, przez takie są zmiany związane na przykład z prawem, jak przedsiębiorcom się utrudnia życie, przynajmniej w Polsce. Nie wiem, jak w Niemczech sytuacja. Mam takie wrażenie, że jak ktoś będzie chciał się realizować w przedsiębiorczości, no to tylko network. To, to najbezpieczniejsza forma biznesu będzie. I właśnie ciekawy jestem z Twojej perspektywy, jakie Ty widzisz m, różnice, podobieństwa, jakby umiejętności, które Ci się tutaj przydają, a których się nauczyłeś, na przykład prowadząc własną działalność, własną firmę. Jak to wygląda? <laughs> mm, nie wiem, czy akurat Network będzie tym jedynym takim. Jedynym biznesem. Wydaje mi się, że raczej nie. Wiesz, ja pamiętam rok 99. Jak wszyscy mówili, co się teraz stanie, jak przyjdzie 2000 rok? Jakie paniki przychodziły i tak dalej. Pamiętam rok 2000, nie wiem, 7-8, jak. Osobiście sam się z tego śmiałem, jak mówili, że Amazon będzie sprzedawał tyle, tyle artykułów. Było to nierealne. No i zobaczmy. Sprzedaje niby tyle, tyle, ale Mediamarkt, robimy reklamę czy inne sklepy dalej funkcjonują. I tak samo tutaj będzie. Wydaje mi się, że, że, że wyjdą jakieś nowe formy. Człowiek jest taki, że dopasowywuje się do. do, do do kryzysu. Network jest to fajne, że najlepiej działał jak był kryzys. I teraz widzimy identycznie. Ludzie tak. inaczej do tego podchodzą. Nie mamy co porównywać tych czasów, co były w latach 90., to całkowicie inne czasy, lata 2000, a teraz akurat mogłem to wszystko przeżyć i mamy inne czasy. I wydaje mi się dla networku bardzo dobre czasy, dla osób otwartych. E... osób, które lubią relacje z drugą osobą nie ma nic lepszego na rynku <noise> czyli jednak przyznaję Ci rację o, <noise> jakby możesz... było za głośno to, to, to powiedz proszę, bo my tu stoimy nad samą wodą, pokazałbym Wam jakie statki tu stoją, ale no nie mam możliwości kamery przestawić na koniec może wyjdę z laptopem, żeby pokazać jak to jest pięknie <noise> O to nic się nie dzieje. Wiesz, chodzi, chodzi mi o to mm, tak najprościej, jakby ci to ująć. Czego się nauczyłeś w przeszłości, co dzisiaj ci się w biznesie przydaje? O, może tak. O, jaka postawa o jakie podejście do życia sprawia, że to by się w networku łatwiej działa po prostu, dzięki temu, czego się nauczyłeś wcześniej? Um, ogólnie podejście do życia... Pamiętam lata 90., szczerze mówiąc, ja tak samo jak widziałem te kółeczka, to widziałem, wow, jak, jakie pieniądze można tutaj zarabiać i, mm -hmm. i, i tak też może przedstawiałem wtedy, wtedy mój biznes. Często mi mówiono, często jak ktoś się pyta, jaki tu jest naj, najważniejszy produkt i ludzie tam wymieniają to, to czy to, często słyszałem, mój najważniejszy produkt jest marketing plan i nie wiem, od te 5-6 lat temu, po tym zawale, zmieniło się całkowicie mój tok myślenia, całkowicie podejście do życia i dużo ludzi to może nie rozumie, dużo moich znajomych może to nie rozumieć, ale oni nie muszą tego rozumieć. Ważne, że ja to rozumiem i mi dobrze idzie. Kiedyś patrząc, zwracałem uwagę na to, żeby być przez wszystkich lubiany, przez wszystkich akceptowany i. I ma być fajnie i ładnie, a dzisiaj patrzę, żeby. Patrzę na siebie, zwracam na siebie uwagę, zwracam na czas, na czas, z jakimi ludźmi spędzam czas. I dla mnie człowiek jest dużo, dużo ważniejszy niż, niż, niż wszystko inne. I jak widzę, co się. Ach, mi się od razu ciśnienie podnosi, jak już idziemy. Widzę, co się dzieje ostatnie dni ja <laughs> na Facebooku. Ja każdy ma prawo bycia, każdy ma prawo działania, dopóki nie robimy niby krzywdy tej drugiej osobie i tak dalej, ale. To nie jest mój świat, nie jest moje życie. Ja całkowicie inaczej podchodzę i ja muszę być. Ja muszę się zgadzać z tym, ja muszę być szczęśliwy, a ja jestem i wszystko jest pięknie i fajnie. Super. O to chodzi. Tutaj cię że. Nie wiem, że... czy to jest ta odpowiedź, bo tu zadałeś pytanie, co mnie nauczyło. Ehm, to tak twoje takie powiedzało. doświadczenie. co ci się dzisiaj przydaje w ogóle tutaj w Networku. Ehm, doświadczenie takie, że od, 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 od tego. Ja, mając 16 lat, pierwszą książkę rozwojową przeczytałem: Jak jak, zjednać, jak zdobyć przyjaciół, zjednać sobie ludzi. I to była e, najczęściej czytana książka w moim życiu, gdzie potem był audiobok, e, który słuchałem, i e, słucham tą książkę dzisiaj. Ona jest. Ma 500 lat, <laughs> nie wiem tam ile, 70 lat i ona jest dalej aktualna jak najbardziej. Często powtarzam, ta książka powinna być lekturą w szkole, ten świat by wyglądał całkowicie inaczej. I to była pierwsza książka, która mnie cały czas pro prowadziła i ona mi bardzo dużo też pomogła w networku. Ale to, co się nauczyłem w networku, ta więź z ludźmi nie zawsze tak jest, że człowiek stoi na tym pierwszym miejscu. Ja miałem może takie szczęście, że trafiałem akurat w takie grupy, w takich ludzi że, że tego mnie po prostu nauczyli może takich słuchałem kaset wtedy też ale powtarzam i będę to zawsze powtarzał, że to gdzie jestem teraz dziękuję właśnie wszystko Networkowi i super, super mamy pytanie od Marka jak w ogóle dowiedziałeś się o Network magazynie? słuchajcie, możecie zadawać pytania do Darka tutaj w komentarzach, my to czytamy Także grillujemy go dzisiaj. No właśnie, śmiało. Cześć Maćku. Cześć ja Maćek. Ja się śmieję, bo mieliśmy dzisiaj rozmowę poważną z Maćkiem i, i tak się... Cześć Maćku. Pierwszy raz o Network Magazynie. Znaczy, ja cały czas obserwowałem branżę, chociaż działałem tutaj w Niemczech, to obserwowałem, co się w Polsce dzieje. I oczywiście, że Maćka znałem, na YouTube oglądałem. No i trzy lata temu się odważyłem Maćka zaprosić na, na wywiad. Maciek się zgodził. Mieliśmy bardzo fajną rozmowę. Po, po rozmowie okazało się, że się nie muszę go bać, bo się bardzo bałem tej rozmowy, że Maciek normalnym człowiekiem jest. I pół roku później Maciek się spytał, czy nie chciałbym pracować dla Network Magazynu. Byłem okropnie zdziwiony, bo mówię, nie umiem mówić po polsku. E... No widzę właśnie, czas po niemiecku nawijasz dzisiaj. <laughs> Ale widzicie, marzenia się spełniają. Ja pamiętam, to był moment, że e... tydzień te... wcześniej byliśmy w telewizji z naszym kanałem e z przedsiębiorczymi Polakami w Niemczech, to bardziej się cieszyłem z Maćka, z Maćka zaproszenia w współpracy, niż to, że byliśmy w telewizji. Super. Super. Powiem Ci tak tutaj, tak w tajemnicy, to jak tego słucha, to niech zatka uszy, ale tak jak tutaj sobie rozmawiamy, Ty masz, ty masz fantastyczne historie, Ty masz bardzo dużo takiego doświadczenia życiowego. Ja powiem Ci, że tak mógłbym Ci podsunąć jedną myśl. Podejrzewam, że jakbyś zaczął robić to w formie live'ów, to mnóstwo ludzi by tego słuchało. Naprawdę, mnóstwo ludzi by tego słuchało, więc tylko rzucam ten temat, bo masz fantastyczne historie. To nie są takie suche rzeczy i teorie, tylko naprawdę czuć, że trochę gdzieś tam tego przeżyłeś, nie? Myślałeś o tym? Hmm, znaczy, ja sobie za dużo... Dobry wieczór, witamy wszystkich serdecznie. Ja sobie za dużo rzeczy biorę na głowę i to jest to niebezpieczeństwo, co przed chwilą mówiliśmy, tego żółtego. Żółty chciałby mieć wszystko. Ja od siedmiu czy 8 lat marzę o własnym podcaście, mam wszystko przygotowane. Podcast jeszcze nie wystartował, a mam trzy a mam pomysły na podcast, tytuły i wszystko. I jakoś tego podcastu nie ma. Mamy razem z żoną zaczęte sześć książek do napisania, a książki też żadnej nie ma. I to jest takie. Teraz nowy ten pomysł z kamperem, MLM w kamperze, i to jest takie. No. Czasami za dużo srok łapiesz za, za za i tak ukrócam powoli, ukrócam i zrezygnowaliśmy wiesz, dwa dni wiesz, temu. Może warto te pomysły skupić w jednym, w jednej realizacji i zrobić po prostu jedną serię w różnych formach. Czyli na przykład jest Darek Hampel, który coś robi i zamiast całej książki wydaje powiedzmy 20 stron e-booka, do tego jest nagrane trzy odcinki podcastu, do tego jest coś nagrane i wiesz, to idzie jako całość. Wiesz, co mi powiedział w moim byłym biznesie, moja, mój mentor, taki, że tak powiem, byliśmy kiedyś na, na takim seminarium, siedzieliśmy wieczorem przy późnej kolacji i powiedziała wspaniałe zdanie, które ciągnie się chyba 6-7 lat za mną. Eee, rozwiąż jeden duży problem. Jeden duży. Chwyć się tego jednego, a Parę małych rozwiąże się automatycznie. My czasami próbujemy to, 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 się chwytamy, zamiast chwycić się tego jednego celu i się skoncentrować na tym jednym celu. I. Ja. Ale do, do wszystkiego trzeba dorosnąć. Tak jak musiałem dorosnąć do tych 6 lat temu, do tego przeżycia i do mojego podejścia do życia, e, taki do tego muszę, już nie, nie jestem taki. Taki bardzo żółty, jak kiedyś, że muszę, że muszę 15 firm na raz mieć. <laughs> Nie mam tej takiej potrzeby. Teraz się koncentruję na zdrowych pasjach i łączę to razem z networkiem, co, co, co budujemy i to jest moje, moje nasze życie. Super. padło tutaj pytanie, na co dziś powinno zwracać uwagę przy wyborze, a później przy rozwoju network marketingu? To jest pytanie od publiczności. Hmm, nie widzę tego pytania. Natalia, Julita, Malc. A czemu mi tego nie pokazuje? Nie wiem. To nie mogę, nie mogę wyświetlić. Piąte um... od dołu, wiesz? Nie widzisz? Nie ma? Ach, ja. Mam, mam, dobra. Przepraszam bardzo. Eee, pytanie. Na co dziś powinno zwracać się szczególną uwagę przy wyborze, a później przy rozwoju network marketingu? To jest takie jedno pytanie w naszych poniedziałkowych wywiadach, które zadajemy wszystkim naszym gościom, i z mojej perspektywy, akurat w poniedziałek też to, o tym mówiłem. Dla mnie, dla mnie najważniejsza jest osoba. Ktoś może powiedzieć produkt, ktoś może powiedzieć: Nie wiem, zarabianie pieniędzy, auto jakieś jeszcze. Dla mnie jest osoba, za którą dążymy. I jak ktoś. Ja po, po 30 latach wierny jednej firmie nigdy sobie nie wyobrażałem, że mogę przejść gdzieś indziej. E... Chociaż miałem ciekawe rozmowy w poniedziałek z różnymi ludźmi, <grym> ale przyszła jedna osoba, która przekonała mnie do siebie. Podejściem do życia w moim wieku e... był to Sławek Luter. I. I, i ja poszłem za człowiekiem, często też po, po, powtarzam że mamy produkty w każdej jednej firmy, bo te firmy by nie funkcjonowały na rynku, a wiemy, że są firmy 50-60 lat na tym rynku i mają się prężnie ale to jest jak jesteś dobrym sprzedawcą, dobrym manipulatorem to możesz sprzedać wszystko, to jest nieważne gdzie możesz być, obojętnie gdzie ale na. Wiesz, nie. w momencie, w którą stronę. <noise> Ale to nie jest. Jak cię człowiek do siebie przekona, w tym biznesie budują się przyjaźnie na całe życie. Mogą się zbudować przyjaźnie na całe życie. I, I to nie jest raz, żeby sprzedać komuś jakiś tam jednorazowy produkt, tylko jak taka osoba ci zaufa, to może z tobą pozostać na całe życie. I to jest trochę więcej niż. Budowanie biznesu. Dobra. No to znowu powiem. mi się, przepraszam, bo znowu mi się akurat e, widzę tu Maćka i mi się nie przez Maćka, ale od razu mi się przypomniało, przypomniały ostatnie dni i znowu mi się ciśnienie do góry podnosi. E. Maćek to <grym> dociera, tak siedzi, że o, zaraz będzie. <grym> może wejdą na temat. Dlatego Natalio, jeszcze tak może zakończyć. W każdej jednej firmie idziemy albo za koleżanką, albo gdzieś coś, jakiegoś lifea widzimy, albo coś w internecie, czy przeczytaliśmy książkę, e, i tam, ta osoba może nie być jeszcze tak daleko w tym biznesie, ale jak zerkniesz wyżej, ta osoba też ma jakiegoś sponsora, jakiegoś mentora, e, i ważne jest, żeby się podpiąć pod jakiś system, e, system nauczania, czy e, co ma dana firma, albo dana osoba, i na pewno, na, na pewno ci tam pomogą. Nie wiem, czy to dobrze. Skoro, skoro poruszyłeś temat ludzi i zwracania uwagi na ludzi, to powiedz mi, z Twojej perspektywy, jakim trzeba być człowiekiem, albo do, do czego trzeba dążyć, żeby faktycznie zbudować biznes na lata w networku? Jakie cechy są najważniejsze? Nad czym trzeba pracować według Ciebie? Jacy ludzie mają realnie możliwość zbudowania tutaj zespołów na lata. Bo powiem ci, do czego tu dążę? Dążę do tego, że niestety nie brakuje liderów, którzy szukają drogi na skróty, którzy patrzą tylko na swój interes, patrzą tylko na to, żeby im było jak najlepiej. No i chyba musimy porozmawiać tutaj trochę o słoniu w pokoju. Nie ominiemy tego tematu. Powiedz mi, jaką powinno się być osobą, żeby ten biznes doprowadzić do wielkich rezultatów? Wiesz, Paweł, znowu przychodzimy do tej książki. Jak przeczyta się tą książkę, to nagle zaczyna się rozumieć, że każdy człowiek jest inny. Ja przypominam sobie czasy sprzed iluś tam lat, że ja, jak przedstawiałem marketing plan, przedstawiałem zawsze, prawie zawsze tak samo. Ja przedstawiałem moją wizję i zawsze mi się wydawało, że to mój marketing plan jest najlepszy. Pamiętam, że najdłuższy mar marketing plan był chyba 3,5 godziny. <gryśla> 3,5 godziny mojego gadania. Ja. Ehm, a jak człowiek zrozumie, że jest każdy z nas inny, e, to też te marketing plany będą inne. Powracając do Twojego planu, jest tak samo. Mamy, jak lubisz Chińczyka, e, restaurację. I pójdziesz i chodzisz często. Nagle trafisz na Chińczyka, gdzie ci nie smakuje. Zrezygnujesz z Chińczyka? Nie zrezygnujesz, bo wiesz, że tam w Twoim mieście jest Chińczyk, który jest najlepszy na świecie. Tak samo jest w networku. Spotykamy ludzi em, szczerych, spotykamy ludzi, którzy super podchodzą do tego biznesu a spotkamy ludzi którzy chcą zarobić szybki pieniądz i na to jest też mają do tego prawo tylko czasami nie ma to nic wspólnego z etyką nie ma to nic wspólnego z drugim człowiekiem nie ma to nic wspólnego z branżą i, i... tak właśnie widzę tu jest Ania Ania i Adam i Adam Zadałem mu pytanie na temat negatywnych stron networku. I Adam odpowiedział najlepszą odpowiedź jaką do tej pory usłyszałem. On nigdy nie mówi negatywnie. Nie, nie, tak mi się to spodobało jego wypowiedź. No, ale to, to samo. Adam jest inny niż ja. Adam jest. Ja mam w sobie żółtego choleryka e, i czasami emocje puszczają. Jak widzi człowiek, e, że, że dzieje się niedobro, albo widzi, widzę manipulacje, widzę jakieś oszustwo, no to się podnosi niestety ciśnienie i czasami nie można zatrzymać tych emocji. Tak, tak jak przez ostatnie dni, to co widzimy, co się dzieje e, nagle, nagle jakoś, tak, e, no nie jest fajne, nie jest etyczne i, i to nie, nie jest zrozumienie. Robi straszne zamieszanie. To nie jest mój network marketing, nie jest moje działanie i jest mi czasami przykro i wstyd, że, że jest jak jest. Jest jak jest. <grym> Słuchaj, teraz powiedz mi taką Spokojnie, rzecz. Spokojnie, ja jestem dzisiaj bardzo spokojny. Ja wiem, ja wiem, ja też jestem spokojny. Załóżmy, że zaczynam dzisiaj network. Załóżmy, że chcę budować ten biznes. Załóżmy, że mi się spodobał ten biznes. Nie mam swojego sponsora, mam osobę, która mnie próbuje prowadzić w jakiś sposób. Po czym mógłbym poznać na pierwszy rzut, że ten człowiek mnie do nikąd nie doprowadzi. Dużo widziałeś w tym biznesie, znasz wielu liderów, wiesz, jakie są sytuacje, jak to wygląda. Powiedz mi, jak poznać, że człowiek, z którym mam do czynienia, no, no, to nie jest człowiek do współpracy. Nie jest etyczny albo coś takiego. Bo wiesz, nowe osoby tego nie widzą na początku. Widzisz, my Jesteś... jesteśmy tak, my jesteśmy dalej w tym temacie. I tu jest znowu ten problem, e, że każdy człowiek jest inny, i to jest ciężko na to odpowiedzieć. Z mojej perspektywy, z mojej perspektywy świadomej osoby, że tak powiem, e, my musimy przyznać też rację, nie możemy ukrywać, że tu mamy różnych ludzi. Tutaj dużo ludzi przychodzi. E, z tak zwanym, nie wiem jak to nazwać, żeby mnie tu zaranie, ludzi, którzy mają sami problemy ze sobą. A z jakiego powodu? Bo tu jest fajnie, tu jest fajnie, tu ci nikt nie zrobi krzywdy, jak jesteś w dobrym biznesie, w dobrej grupie i tak dalej. I tu ludzie się czują po prostu dobrze. Przychodzisz na szkolenia, spotykasz się, ludzie się obejmują, mówią sobie miłe słowa. To jest to, czego my nie mamy na, na co dzień, nie mamy, nie mamy tego w pracy. Ktoś tu raz przyjdzie, inteligentna osoba, przychodzi i mówi, tu są nienormalni ludzie. No bo no, oni tak tego nie znają. Na co dzień czegoś takiego nie ma w normalnej pracy, w branży jakiejś i tak dalej. Nie ma czegoś takiego. A powracając do tego, co mówię, inaczej musimy działać z taką osobą, która tu jest z tego powodu, bo jest fajnie, bo jest miło. Inaczej musimy działać z osobą świadomą, która chce budować rzeczywiście ten biznes. E, e, dla mnie najważniejszy jest człowiek. Jak ktoś nie ma dla mnie czasu, e, teraz nie mówię o pożeraczach czasu, bo to też musimy inaczej działać, hmm. ale e, jak widzę, że dla kogoś tylko się liczy e, koniec miesiąca, róbmy obrót, e, pchanie, 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 e, to, to, nie, to nie jest to moje. I, I patrz, trzeba zrozumieć czasami... Poczekaj, dajmy sekundkę, bo ja, bo ja zapomnę, bo ja jestem taki, że ja już zapominam. Ehm, już zapomniałem. <laughs> musimy zrozumieć, że każdy człowiek jest inny, i, i teraz e, jeden potrzebuje, jeden ci startuje i w ciągu miesiąca zrobi efekty nie wiadomo jakie, a druga osoba potrzebuje trochę e, więcej. Ja to tłumaczę tak, jak matka ma trójkę dzieci, i, i m, jedno dziecko się mniej rozwija. No to matka poświęca te czasu temu dziecku, które się mniej po... zwraca na to uwagę, żeby ono nadążyło, e... daje tą miłość i tą swoją energię i tak dalej, właśnie temu dziecku. A tutaj w networku jest często tak, że e... nam się wydaje, że ktoś przyszedł, wow, nie robi tego, jak my chcemy, e... o, no, on już się nie nadaje, zostawiamy na boku albo nie wiem co. To nie jest moje, nie... powtarzam po raz drugi nie mój świat. Ja czegoś okay. takiego nie. Pierwsza sprawa, chciałbym cię przeprosić, że ci przerywam, ale mamy opóźnienie około pół sekundy mam wrażenie, może nawet Aha. sekundę trochę. Więc z tego to też wynika, wiesz. Natomiast tutaj właśnie chciałem tak dać takie wskazówki, czyli zobacz, ktoś się rejestruje do networku i na przykład jak ma sponsora, który dzwoni do niego i dopycha obrót kolanem, czyli mamy 28 dnia miesiąca telefony na zasadzie. No cześć, słuchaj. Jak tam może jakieś zakupy, to tam, to siamto, to 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 rozumiem, że odpada. To już jest taki sygnał ostrzegawczy, tak? Do kogo to dzwonisz? Bo do mnie tak nie ma problemu, że jak mój sponsor do mnie zadzwoni, bo jestem świadomą osobą. I wiem, jak ważne jest. E, e, jak ważny jest sukces, jak ważne jest działanie, i tak dalej. Ze mną to nie ma problemu, ale jak mamy przykładowo nową osobę, osoba, która, 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 która nie jest jeszcze tak daleko, nie każdy na początku jest tak daleko. I odróżnić musimy osobę, która my chcielibyśmy, sponsorujemy osobę. Nam się wydaje często, wow, to jest mój nowy diamant. Mamy kogoś, ktoś jest z, z jakiejś branży, albo ktoś jest bogaty, ktoś jest znany, albo prowadzi dużą firmę. To jest nasz diamant. Teraz rozwalimy system. I, i, I czasami tak z ludźmi, często tak jest, że tak z ludźmi działamy, ale każdy człowiek jest po prostu inny. Czym bardziej będziemy się interesowali drugą osobą, tym bardziej będziemy rozumieli tych ludzi. Że każdy człowiek jest inny. To jest jedno, co dzisiaj najczęściej pada chyba, powiem ci. Każdy człowiek jest inny. Ja się zgadzam w stu procentach. Miałem taki etap w swoim biznesie, że prezentacja była ciosana po prostu od pięknego schematu. Wszystko wiesz, żarty w konkretnej minucie i tak dalej. Strasznie źle wspominam ten czas, naprawdę. To było coś potworne. Akurat Ania. Nie wiem, czy Ania, czy Adam dzisiaj. Dzięki Darku, każdy człowiek jest inny i potrzebuje odpowiedniego dla niego podejścia. Trudny temat. Nie wiem, czy trudny to jest temat. To jest to jest wspaniały temat moim zdaniem. Bo czym. Jak ja. Przy, pierwszy raz często, tak często to powtarzam. Pierwszy raz, jak przeczytałem tą książkę Otoczeni przez idiotów, a kupiłem ją tylko z powodu tytułu w mpi <grym> Bo, bo myślałem, że całkowicie co innego to jest, to jest nieładne, co teraz mówię. Ehm... Ale ja byłem w szoku, jak pierwszy raz ją czytałem, bo mówiłem do ciebie to już, Paweł, bo wyłapywałem po... same pozytywne rzeczy z tego. Wyłapywałem z żółtego pozytywne, z czerwonego i mówię: Boże, oni o mnie piszą tu książkę. Potem przyszedł A, zielony, jest... mówię: Ja cię słucham, dostałem łzy w oczy, bo ehm... czytałem o mojej żonie. I, 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 I tak dalej. Przeczytałem tę książkę i z całej książki wyciągnąłem tylko pozytywne pozytywne aspekty, byłem zachwycony tą książką, ale dopiero czytając drugi raz zrozumiałem, zacząłem rozumieć. Zacząłem rozumieć siebie, to jest to naj, najbardziej fascynujące. Zacząłem, zacząłem odkrywać te negatywne moje strony, których wcześniej nie widziałem. Każdy z nas myśli, że my jesteśmy najlepsi i, i, i najmądrzejsi. w ogóle. E Często tak jest i jak ktoś coś mówi, to nigdy nie ma racji. My mamy zawsze rację, no tak jest u czerwonego i u żółtego koloru. No a jak zrozumiemy tą książkę, zrozumiemy, zaczniemy czytać, ee, to wtedy zaczyna się dziać magia. I potem trzeba przeczytać drugi raz, trzeci raz. Dlatego często słyszymy: czytajcie książki parę razy, bo za każdym razem odkryjecie coś nowego. Tak, bo czytasz drugi albo trzeci raz, to jesteś na innym etapie twojego życia, masz inne doświadczenie, masz inny po prostu paradygmat, według którego ją sobie analizujesz, nie? Więc, więc tak najbardziej jest racja. Dobra, słuchaj, to zejdziemy trochę tutaj z tego tematu. Mam takie pytanie, powiedz mi, tak z twojej perspektywy to też jest zdanie, które dosyć często się pojawia dzisiaj. Że jak ten network się zmienił przez te 20 parę lat? Kiedy ty tą branżę obserwujesz, co widzisz takiego, co, co faktycznie jest inne? Bo w latach 90. w Polsce przynajmniej network, z tego co ja słyszę, bo ja tego nie poznałem, no był dosyć dziki. Był dosyć dziki, a dzisiaj to wygląda chyba też trochę inaczej. I na pewno też bardzo dużo pozmieniał internet. Bardzo dużo pozmieniał internet, bo kiedyś to nie wiem, z budki telefonicznej dzwoniło, na przykład umawiało spotkania, a dziś tą budkę telefoniczną mamy w kieszeni. Jak ty to widzisz? Tak z perspektywy czasu, jak to mówisz o tej budce telefonicznej, no my działali tutaj w Niemczech na początku, w 96 chyba szóstym, dopiero byliśmy na polskim rynku, jak... jak... Ta numer jeden, firma, która jest najdłużej na rynku, akurat e, otworzyła polski rynek, bo była też pierwszą firmą. Ja wspominam akurat miło te czasy, e, chodzenie w krawacie jeszcze jako młody człowiek. E, my wtedy studiowali każdą książkę telefoniczną, zaczynało się od tego w Niemczech, że tylko polskie nazwiska obdzwanialiśmy. Do skrzynek wrzucało się kartki e, z reklamą. E, Ogłoszenia w gazecie, no bo ja, ja wspominam bardzo miło, ale powiem Ci, jak słucham tak czasami, bo mam bardzo dużo cd -i, kaset, kaset nawet, no, młodzi ludzie nawet nie wiedzą, co to jest kaseta, że się długo długopisikiem kręciło w środku czasami, żeby przewinąć szybciej Ej, do przodu. Ja jestem młody, miałem Walkmana, bardzo dobrze pamiętam, o co chodzi, więc. <laughs> e i mam tych kaset dużo, ale już nie mam, nie mam, nie mam, e, mam poprzygrywane, ale, bo nie mam magnetofonu. E, I powiem Ci szczerze, że, że te wartości, co były kiedyś i to, co było mówione, e, nauczane, dalej można dzisiaj słuchać i dalej mówisz czasami wow. I dzisiaj mi się wydaje, jest łatwiej. Jest łatwiej z tego powodu, no bo ta branża dalej się rozwija i tak jak kiedyś podchodzili do tego no w tych 90 -tych latach było dużo brudu niestety. Ale dzisiaj wydaje mi się, że ja się przez długie lata wstydziłem powiedzieć, że coś robię. Było to dla mnie wstyd. Wydawało mi się, że, że, mm -hmm. że, no, że jest to wstyd i nie wolno o tym mówić i jak przedstawiałem marketing plan, to firmę dopiero na samym końcu przedstawiałem, bo czekałem na reakcję, jaka jest reakcja, czy mogę już powiedzieć, czy nie. A dzisiaj jestem dumny, że jestem w tej branży i nie wstydzę się tego i otwarcie, otwarcie o tym opowiadam. Jak ktoś się mnie tam pyta, ja uważam siebie za Mistrza, mistrza zagadywania ludzi. <noise> Moja żona e, czasami słyszy stęki, bo już wie o co chodzi. Dzisiaj byliśmy też e, w takim dużym tym, jak słyszę polski język, od razu zagaduję, od razu, bo nigdy nie wiesz, co się z takiego kontaktu może nawiązać urodzić. i o. Urodzić. I to, to też wszystko się nauczyłem w networku. Dlatego jak ktoś ci mówi, że ciężko jest, że nie nauczy się czy coś, musisz sobie dać po prostu trochę czasu, a Wszystkiego tu można się nauczyć. Okej. Okay. A mi, jak internet. Ja, ja przepraszam, że ja tak przeskakuję z tematu na temat. Nie odpowiadam ci. Ale, ale ja to jest, wyłapuję, to jest ten... smaczki. Spokojnie, wyłapuję. Te żółty tutaj. tutaj w głowie i ja mam tysiące myśli niestety i, i tysiące tematów. Do o. mnie mówią ludzie. Darek, ciebie nie można słuchać na tych, na tych, na tych twoich wywiadach. Czy to dla przedsiębiorczych Polaków, czy, czy w network magazynie, bo bo, bo ja jestem taki cichutki, nic nie mówię, nie przerywam ludziom, bo teraz, teraz dopiero widać, jaki, jaki to jest gaduła. Widzisz, właśnie ja dlatego chciałem z tobą tutaj porozmawiać, bo jesteś jedyną osobą, która mi nagrywa głosówki na Messengerze w taki sposób, że mam tych głosówek na przykład 15 pod rząd i nagle się okazuje, że to jest 15 minut odsłuchiwania, nie? Więc tutaj jakby poznałem twój potencjał, a potem oglądam sobie wywiady, myślę sobie, no on taki spokojny, tutaj niedużo się odzywa, właśnie myślę sobie, co jest grane, nie? No i stąd właśnie pomysł, żebyśmy tutaj porozmawiali trochę, bo chciałbym, żeby cię ludzie lepiej poznali, tak? Od takiej strony, kim ty tak naprawdę tutaj jesteś, nie? Fajnie się nasłucha. dziękuję, bardzo nam jest miło. Super, pozdrawiamy serdecznie. A... Także, także no stąd, stąd taki pomysł, żebyś się tu też miał okazję trochę po prostu tutaj pokazać. Natomiast um, jestem bardzo ciekaw tego, jak ty wykorzystujesz dzisiaj internet w pracy. Bo wiem, że firma, z którą działasz ma system internetowy. Wiem, że ona też ma pełne wsparcie tutaj takie związane z internetem. A ty jesteś osobą taką, która dość, no, bardziej wolisz się też na żywo chyba spotykać, tak? Um, chciałem powiedzieć moje ulubione słowo, powiem szczerze. To chyba jak mówi o, szczerze, powiem szczerze to, to chyba nie szczerze mówi. <grafię> e, to był też taki jeden właśnie dla mnie z ważnych punktów, bo, bo w mojej byłej firmie ym, tych narzędzi mi brakowało. Tego wsparcia takiego, gdzie w internecie moglibyśmy więcej działać. Przyszłem, przyszedłem tutaj i nagle widzę samych, młody, dużo młodych ludzi, dużo młodej. Mm -hmm. tej, tej, Innej całkowicie energii. Jak zobaczyłem, e, jakie tu są narzędzia, e, jesteśmy akurat w takiej jednej organizacji, e, <trymka> która nie ma nic wspólnego akurat z firmą. I jak zobaczyłem te możliwości nauki, które tu dostaję, których nie widziałem przez 30 lat. <trymka> To jakoś brzmi trochę okay. dziwne, to chyba było. Nie było teraz po polsku, ale e, jestem za, za, naprawdę zachwycony e, możliwościami i narzędziami, które otrzymaliśmy od tej firmy. Otrzymujemy od tej. Super. Firmy. Super. Są Że tak... nie ma wymówek. Czasami szukamy sobie wymówek, przepraszam cię. E, e, to czy tamto. E, wiemy, jak to jest. Jak tak długo się jest w networku, no to można by było książkę na ten temat. Ja kiedyś nawet pisałem wymówki, jakie od ludzi słyszałem, e, a najlepsze są wymówki od ludzi sukcesu, ludzi, co osiągnęli w swoich firmach e, jakiś sukces. I potem, jak słyszysz ich wymówki, czemu to, co. To naprawdę szłoby fajną książkę na ten temat napisać. E, a tu nie ma teraz wymówek, żadnych wymówek, e, że brakuje tego czy tamtego, bo nagle wszystko mamy pod ręką. Super. A powiedz mi jeszcze, bo odniosę się trochę do poprzedniego pytania też. Powiedziałeś o tym, że się chodziło, wrzucało reklamy, że się chodziło, na przykład, czytało się książkę telefoniczną, że się zagadywało ludzi i tak dalej, nie? Nie masz takiego wrażenia, że te same rzeczy dzisiaj ludzie przynieśli do internetu? Że popatrz, ten biznes tak naprawdę nie do końca się tak zmienia, jak nam się wydaje. Zmieniają się tylko narzędzia, ale pewne zachowania, pewien taki rdzeń tego wszystkiego, co tu trzeba robić, żeby odnosić sukces, on cały czas będzie taki sam. Zgadza się. Ale tak jak przed chwilą, w tym pytaniu poprzednim zadałeś. Ja jedna, jestem z tej starszej trochę generacji i łapię wszystko to, co w internecie. Jestem na YouTubie, jestem na TikToku, jestem na Instagramie. Wszystko używam. Ale no jednak dla mnie ten offline jest offline. I przykładowo, mieliśmy teraz już dwa spotkania, takie workshopy z naszej grupy teraz w niedzielę i, i to nie można porównać do żadnego spotkania online. A to oczywiście. Wyłapuję to i biorę wszystko, bo, bo um, musimy to wykorzystywać, bo nie ma teraz spotkań. Masz już 500 kilometrów, nie musisz jechać. Te wszystkie hmm. plusy są superowe, ale kiedyś się budowało. Mieszkałeś w małej, um, pamiętam naszą byłą, y, by, byłą firmę i tam dwie osoby o najwyższej pozycji. E, zrobiły to w dziesięciotysięcznej wiosce. E, czyli nie potrzebujesz internetu, nie potrzebujesz tego, możesz to zrobić e, w danym miejscu, ale internet nam to wszystko ułatwia. I człowiek by no mało był inteligentny, jakby tego nie, nie uczył się, nie doświadczał, nie wykorzystywał. Tak, tak chciałem powiedzieć. Okej, okay, okej. Okay. Ale A ciężko mi to, to... idzie. Ja się, Co, Paweł to jest taka osoba, która, która mnie prywatnie tak troszkę kopie i motywuje, e, bo, bo zobacz, od dwóch lat robię wywiady, a to jest dopiero drugi raz, że się odważyłem sam, e, e, żeby ze mną coś zrobić, chociaż było tych, tych pytań dużo i zawsze człowiek nie wierzy w siebie. E, TikToka ale ja nie wiem dlaczego, mam, bo z ale... się naprawdę fajnie gada. No... Poważnie, Darek, to wiesz... to. Ja, ja, ja myślę, że na czacie, jakbym zapytał teraz, czy powinieneś się częściej sam pokazywać i czasem coś powiedzieć, to na czacie na pewno będziesz miał wsparcie. Wie, większość ludzi napisze, bo są mili. <laughs> nie, bo jest ty jesteś po prostu nie. dobry. E, teraz mi się wydaje, jak ktoś zerknie na, na, na mój kanał na, na YouTubie i zobaczy, jak zrobiłem, e, bo już mówię, teraz już jestem pewny siebie i zaczynam robić e, e, sam wykłady. Live nawet widzisz. Już się zaczynam mieszać, bo o tym myślę. No. Jak ja to oglądam i słyszę siebie. E... A wiesz dlaczego ja zacząłem robić live, a nie wideo? Bo jak masz wideo, to za każdym razem coś ci się nie podoba. Za każdym razem coś chcesz poprawić. Za każdym. I nagrywasz razem, 20 wiesz, razy. Tak, i marnujesz na to cały <coughs> dzień. A live'a odpalasz i do widzenia. Nic nie możesz udawać. I, I to wiesz, tutaj nie masz, nie masz czegoś takiego, że nie wiem, cofniesz sobie. W najgorszym razie, jak ci live nie pójdzie, to go wyrzucisz, tak? Usuniesz. Także pomyśl nad tym, bo naprawdę myślę, że wielu osobom by to się przydało, nie? Ale dobra. Dosyć słodzenia. Teraz pojedziemy kawałek dalej. Powiedz mi taką rzecz. Jakie masz największe wyzwanie w swojej karierze? Hmm. Wiesz dlaczego ci zadaję to pytanie? Dlatego, że to jest wywiad, do którego być może za rok, za dwa, za trzy, za pięć, za dziesięć, piętnaście wrócisz. To jest potraktuj to jak zapisanie stanu gry. Wiesz, Jakie czego masz dzisiaj wiem, największe wyzwanie? Wiesz, czego większością ludzi mi się wydaje brakuje, i ja do tych ludzi należę, to jest tej pewności siebie. I my całe życie mamy. Często jest tak, że skupiamy się na tych negatywnych rzeczach. Ktoś nam skrytykuje, e, jakiś hejt jest. I przykładowo, teraz mamy tutaj 15 serduszek, e, ale wejdzie tylko jedno, jakaś minka ta, e, że ktoś jest zły i my się zastanawiamy nad tą jedną osobą. Na YouTube, jak dostawałeś palca w dół, to człowiek już był ja cię sunę bo się boimy tej krytyki, boimy się oceniania drugiej osoby, boimy się co pomyśli sąsiad, co pomyśli rodzina i, i, i tak samo jest u mnie tej. jest, chociaż niby to robię tyle już ponad 200 wywiadów, ale tej pewności siebie dalej nie ma nie wierzę w swój język polski no niestety to tak jest okej, okay. a masz jakiś plan, żeby to zmienić? Cały czas na nim pracuję, zobacz, odważyłem się przyjść do ciebie, no. Okej, okay, czyli pewność siebie, coś jeszcze? Ale, ale widzisz, to jest pewność siebie brakuje w internecie, bo w normalnym życiu czy w zagadywaniu obcych ludzi i tak dalej, to mam tyle pewności siebie, że nie znam drugiej takiej osoby. Ale w internecie jakoś boimy się tego, co może przyjść, co nieoczekiwanie. Nie wiem, nie wiem. Wiesz co, haczyk tutaj jest taki, przynajmniej z moich obserwacji, to co ja się edukuję i, i patrzę na różne takie rzeczy, um, my często w internecie chcielibyśmy pokazać siebie lepszymi niż jesteśmy, bo świat social mediów niestety taki jest, a Instagram niestety tak jest, że jest trochę przekolorowany, a network jest też taką branżą, że jak ty na, naprawdę nie pokażesz siebie, no to nie ma szans, żebyś przyciągnął ludzi podobnych do ciebie, w żaden sposób i to wtedy nie zadziała i Wszelkie, wszelkie działania tutaj od samego startu będą nieskuteczne albo krótkofalowe, wiesz, ktoś zacznie udawać, a po pewnym czasie już, już mu się ta formuła wyczerpie, no bo każdy człowiek się będzie czuł niespójny, także najlepsza rada, jaką tutaj można, można zrobić, najlepsza rzecz, jaką można zrobić, to jest to, żeby jechać z tym tematem, po prostu się pokazywać, do tego się nie przeskoczy, jak się coś chce działać, nie? Więc to jest to. też to tak jak, jak ze wszystkim. Do wszystkiego chyba trzeba czasu. I na pewno też do tego dorosnę. Czym częściej będę e, nie te po tej stronie, zada który zadaje pytania, ale który się odważa też mówić i mhm. mam nadzieję, że to, że, że to przyjdzie. Super, super. Słuchaj, mam ostatnie pytanie do ciebie. A ale ja jeszcze nie chcę trochę. Ja się bardzo dobrze u ciebie Aha. czuję. Dobrze, super. <laughs> Jeszcze nie weszliśmy na Maćka temat, no? Maciek jakoś cicho siedzi, no. Maciek cicho siedzi, no. Faktycznie. Słuchaj, a jakie masz? Jakie masz największe takie marzenie biznesowe? Hmm. Biznesowe związane z networkiem? No, robisz network, nie? E, robię network. <laughs> e, jakoś w tą niedzielę mieliśmy, mieliśmy, jak pozwolisz jeszcze, bo jestem straszną gadołą, ale takie, takie, takie myśl nam przeszła w niedzielę. W niedzielę Nie mieliśmy u nas, u nas e, zrobiony workshop, e, potem miałem fantastycznego live'a u nas na kanale i pamiętam, rozmawialiśmy Robiliśmy takie review, nie wiem czy po polsku tak się mówi, cały dzień przerabialiśmy z żoną, rozmawialiśmy na temat, co się dzisiejszego dnia wydarzyło i po, rozmawialiśmy na temat e, bycia bogatym, prowadzenia firmy e, i zobacz. Masz sukces. Teraz ja mówię o, 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 o małych firmach. Nie mówię, ktoś jest milionerem, ktoś jest o, ogromnym przedsiębiorcą. Mówię o normalnych, normalnych, małych firmach. Pani, która prowadzi, jest krawcową, która prowadzi jakiś. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze. Mały są biznes. Krawcowe, mały biznes, jest fryzjerem i tak dalej. I jej się wiedzie. To komu ona pomoże? Ona pomoże sobie, pomoże córce, może pomoże najlepszej przyjaciółce, ale nie ma takiej możliwości, jakby chciała, bo ma super serce, pomagać wszystkim. Może gdzieś tam dać 10 zł, 10 euro i tak dalej. I teraz, obojętnie jaki biznes my nie prowadziliśmy w naszych czasach, były fajne biznesy, gdzie się zarabiało super pieniądze, były ciężkie biznesy, ale mogliśmy sobie pomóc, mogliśmy pomóc najbliższym. I teraz w networku masz swojego przyjaciela i możesz z nim coś budować. Możesz z nim jechać razem na urlop. Możesz. Mm -hmm. Są osoby w tym networku, że nigdy nie będą przedsiębiorcami, nigdy nie będą. E, nie osiągną spektakularnych jakichś sukcesów, a też by chciały fajnie żyć. A dzięki temu. Że razem chcecie się zmieniać, razem coś budować, możesz takiej osobie jednej, drugiej, trzeciej, piątej pomóc. Możecie razem zmieniać ten świat i to jest piękne. To jest piękne. Jak byłem młody, to chciałem stać na scenie i chciałem być oklaskiwany i żeby mnie klepali po sedach. Wow, ale jak ty to osiągnęłeś? Ale to jest super. Teraz mi się marzy, żeby ludzie ode mnie wychodzili na scenie, czy mówili i pokazali palcem, tam siedzi Ania i Darek. Którzy pół roku męczyli nas i, i, i wierzyli w nas, gdzie ja w siebie nigdy nie wierzyłam, że mogę coś osiągnąć w życiu. I to jest najpiękniejsze, e, co może się przydarzyć. Sukces inny, przez sukces innych sam dochodzisz do sukcesu. Powiem Ci, że to, co powiedziałeś tutaj, to takie czuj, że to jest bardzo serca, czujesz, że to jest szczere. I gdybym był osobą tutaj od Ciebie z zespołu, która nas ogląda dzisiaj, to chyba bym Ci wisiał cały czas na telefonie, bo chciałbym się takiej postawy nauczyć faktycznie i trzymałbym kontakt na maksa, więc taka informacja do osób, które są na czacie, a są w zespole Darka, dzwońcie, piszcie, dobijajcie się, żeby z Wami współpracował, bo to jest postawa, której naprawdę warto się nauczyć. Adam pisze, ludzie mają marzenia, ale boją się o nich mówić. Czy wstydzą się ich? Takie moje spostrzeżenia. Maciej jest z nami na słucha, nie zadaje pytań. Dobra. Darku, będziemy powoli kończyć. Jedno pytanie, takie ostatnie. Pytanie, nie pytanie. Co byś poradził osobom, które nas oglądają, a chciałyby budować ten biznes? Jaką byś dał radę? Z czym chcesz ludzi tutaj zostawić? Um, wiesz, tu trafiają, znowu przychodzimy, każdy człowiek jest inny. Tu trafiają ludzie, często takie osoby, które, które no mają jakieś problemy finansowe i im się wydaje, albo może nawet im jest sprzedawane, że tu jest szybki pieniądz i można szybko zarobić. E można, można, pewnie że można. Tu przychodzą oso różne osoby tutaj przychodzą i w zależności czego chcemy e jak chcesz budować biznes i chcesz z tego żyć, chcesz zarabiać na tym biznesie e to możesz mieć szczęście, ale szczęście to jest tak jak w totolotka. I w dużo dużo sprawach dużo, dużo w dużo różnych aspektach życiowych można mieć szczęście. I tu mówimy o szczęściu, ale w networku to jest też praca. E, I nie, nie oszukujmy się, że coś przyjdzie za darmo, coś przyjdzie. E, musimy tu pracować, musimy działać. E, I większość ludzi nie ma w tym biznesie sukcesu z, z prostego powodu, bo za szybko rezygnują. Albo przeskakują do innej firmy, bo im się wydaje, tam łykną jakąś tabletkę, albo tam ktoś im obieca: Słuchaj, ci tyle ludzi, i tak dalej. Nie ma drogi na skróty, i każdy z nas musiał tą drogę przejść. Jak gdzieś słyszysz jakąś historię, to jest to <laughs> manipulacja. Widzimy ostatnie dni, podchodzimy znowu do tego tematu, eee, i idzie rzeczywiście tak. Jak takie, coś Cię przyciąga. I widzisz się w tym, to zapraszam do właśnie tych ludzi. Zrób sobie doświadczenie z takimi osobami, i, i polecam te osoby, bo widocznie cię ciągnie do, do czegoś takiego. A jak szukasz etycznego biznesu, zapraszam, zapraszam na poniedziałki, zapraszam do Pawła w czwartki i oglądajcie. Patrzcie, czy ta osoba do was przemawia, i dajcie sobie czas. Wiadomo, że produkt musi się zgadać. No. Ale to jest fajna rzecz. Dobra. Jeszcze dzisiaj słyszałem. Wiesz od jednej osoby a propos szybkich wyników, takich szybkich rezultatów, że nawet jak mamy lidera, który bardzo szybko zaczyna rozwijać swój zespół, wiesz, on, on, on zgarnia wszystkie laury po drodze, bonusy, nie bonusy i tak dalej. To równie ważne jak tempo tego lidera jest to, żeby ludzie w jego zespole mieli odpowiednie tempo wzrostu. Bo jeżeli ludzie nie rosną razem z tym liderem i nie idą w jego tempie, to te wyniki są bardzo niepowtarzalne i są jednorazowe nieraz. To tak a propos tego, co powiedziałeś. Wiesz, to jest, ten biznes jest biznesem marzeń i często sprzedajemy różne marzenia ludziom i robimy nadzieję. Dlatego też ta branża ma takie, 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 takie Zdanie? Tak, tak ludzie o nich często Opinia negatywnie jest, myślą. Taką opinię. I widzisz, my tymi poniedziałkami, Maciek cały czas walczy, ty w czwartki robisz super robotę, bo próbujemy coś zmienić, próbujemy zmienić trochę tą branżę. Nie poradzimy na to, nie idzie wszystkiego zmienić, obojętnie na jaką branżę byśmy nie spojrzeli, obojętnie na jaką. Są tacy i tacy ludzie. I dlatego. Czasami potrzebujemy jakichś różnie. negatywnych doświadczeń, żeby zobaczyć, jaki piękny jest ten świat. Super, to tym pięknym światem, niech, niech ten piękny świat będzie tutaj po prostu taką pętą tego wszystkiego. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że całkiem fajnie nam to poszło tutaj. Cieszę się bardzo, że nam się udało w ogóle tak porozmawiać. Myślę, że coś jeszcze w przyszłości tam robimy, nie? No, mam taką nadzieję. No, ja też. Zapraszamy wszystkich w poniedziałki o 21 i w czwartki o 21. Bądźcie razem z nami. Tak Dziękujemy Wam bardzo za obecność. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Dobrego wieczoru. Zostawcie też w komentarzach koniecznie ślad po sobie. Udostępnijcie tą rozmowę, jeżeli wciągnęliście z niej wartość. A tak jak widzicie, te wszystkie materiały robione są ponad podziałami, bez względu na firmę bo to są po prostu materiały o networku i można spokojnie to po prostu swoim ludziom podsyłać, dziękujemy wam trzymajcie się, wszystkiego dobrego dziękujemy, do widzenia <dobra dobranoc ze mnie schodzą teraz, teraz ze mnie schodzą nerwy tak, ale wiesz, że my jeszcze jesteśmy na żywo Wiem, wiem, że my jeszcze jesteśmy a, na żywo. To chciałem, ludziom, no. chciałem ludziom pokazać też, że, że, że z innej perspektywy to nie jest wszystko takie piękne, ładne. Często pokazujemy e, e, piękny świat w tym networku, a ten świat nie jest czasami e, piękny. Czasami są problemy i przy problemach, czy przy tych negatywnych, u, negatywnych, sytuacjach się dopiero uczymy, nie przy tym pięknym. To jest to sprzedawanie tego fałszywego świata, tego, e, który w ogóle nie funkcjonuje. E, a to są umówimy się kiedyś na inny temat jeszcze. <głos> <głos> Pozdrawiamy. Dobra, cześć, trzymajcie się, hej.